robaczki, witajcie na kanale Mega Discount. Co tutaj do Was leci? Hot Wheels Monster Truck! Dla Was cudowne dwa pojazdy, z którymi zapoznamy się bliżej. Może nawet zrobimy jakieś wyścigi. Oczywiście koniecznie bądźcie razem ze mną, zostawiajcie kciukasy w górę, ale też podajcie na Instagramy, które pojawiają się niżej. Jeszcze tego nie zrobiliście, to kliknijcie subskrybuj kanał po to, żeby być na bieżąco, a ja zabieram się do unboxingu tych dwóch super pojazdów. Uwaga, czas na pierwszy z nich. Tam tararam, tararam. Ale świetny! Spójrzcie na to, jaki wielki! Co to za ogromny pojazd, w ogóle spójrzcie na te wielkie koła. Oczywiście się ruszają, są skrętne te kółka, no można tak powiedzieć, że są skrętne. Ma świetny korpus, który jest taki pomarańczowo-czarny. Tutaj ma jakieś chyba turbo doładowanie. Jest naprawdę świetnie zbudowany, słuchajcie, bardzo solidny, więc można robić nimi super wyścigi. Uwaga, uwaga, czas na kolejny super pojazd i tam, tararam, tam. Wow, spójrzcie na to, ale wiecie co jest najlepsze? On ma tutaj pizzę! Teraz czas przyjrzeć się bliżej naszym super pojazdom. Opiszemy sobie każdego z nich. Zaczniemy od tego, którego rozpakowywali jako pierwszego. Ma, słuchajcie, tak jak już wcześniej wspomniałam, wielkie czarne koła, pomarańczowe felgi, a zajrzyjmy sobie pod spód. Słuchajcie, tutaj są oczywiście zabudowane części, których nie widać. Cały korpus jest pomarańczowo-czarny, ma napisane na masce Monster Truck. Tutaj, słuchajcie, jest taka wielka szyba, do której można wejść i kierować tym pojazdem. Także naprawdę zabawa musi być świetna. Kolejny pojazd jest równie wielki jak jego poprzednik, też ma ogromne czarne opony i zielone felgi, ma tutaj fajne właśnie dodatki w postaci tych zielonych części. Cały korpus tego auta jest czerwony, a góra, czyli blacha, jest, słuchajcie, biało-żółta. Patrzcie w ogóle, jak on cały pracuje, jak się go tak przyciśnie, więc jestem pewna, że poradzi sobie naprawdę w ciężkich warunkach. Oczywiście przód tego pojazdu, tutaj jest szyba, tutaj można wejść do środka, aby tym pojazdem kierować. No i co my tutaj mamy? Mamy pizzę, zobaczcie, pizzę na drzwiach i pizzę na masce. Teraz czas przetestować nasze pojazdy i uwaga, uwaga, będziemy się najpierw ścigać, który pierwszy przejedzie poza kadr kamery. I uwaga, uwaga, 3, 2, 1 i start! Trochę za szybko puściłam tego pierwszego, a więc musimy powtórzyć wyścig. 3, 2, 1 i hopsa! Widzicie, jak oni równo jadą? Chyba mają tyle samo mocy. A teraz czas przetestować je w trudniejszych warunkach. Jak myślicie, czy uda im się po mnie wjechać? Uwaga, uwaga! Wow, jakie one są ogromne! Zobaczcie, chyba wjadą mi na głowę! Zobaczymy, czy przyjedzie w takich warunkach bardzo, bardzo stromych. Wow, widzicie to, jak on zasuwa? On sobie radzi z wszystkimi przeszkodami. Teraz ten drugi będzie też musiał spróbować. Uwaga, uwaga, czy się nie rozwije? Nie! I chyba chcę sobie trochę utrudnić, bo jedzie po mnie, ale spójrzcie, ułatwił sobie wejście na ścianę. Nasze pojazdy radzą sobie świetnie w każdych warunkach. Jest to super zabawka dla chłopców i nie tylko. W sumie dziewczynki też mogą lubić motoryzację. W ogóle zadziwia mnie strasznie ich zawieszenie, widzicie? W momencie, kiedy ruszam całym korpusem pojazdu, te opony wszystkie się ruszają tak, żeby pokonywały nawet największe dziury. A teraz uwaga, uwaga, czy jeden przyjedzie po drugim? Tak, zobaczcie na to, ale to było świetne. I teraz w drugą stronę, zawrotka. Na przetestowanie naszych pojazdów w warunkach ekstremalnych, między kwiatami. Zobaczcie, on jedzie tylko na dwóch kołach, jak on świetnie sobie radzi. Ale przeszkoda, teraz jest ogromny kwiat do przeskoczenia i czy nasz Hot Wheels sobie poradzi? Zobaczcie, jak on leci!
teraz czas na przetestowanie drugiego pojazdu. Słuchajcie, on się już tutaj zanosi do skoku, ale chyba mu idzie troszeczkę gorzej niż jego poprzednikowi. I uwaga, uwaga, czy uda mu się przeskoczyć? Tak, leci, spójrzcie na jego tylnie koła, które jeszcze nadrabiały ten skok. I teraz jeszcze dwie przeszkody w postaci tych haczyków. Z tymi już poradził sobie świetnie. Teraz czas na wyścigi z dużej odległości. Uwaga, uwaga, jedziemy! Karmelku, jedziesz z nami? 3, 2, 1, wuuu! A teraz czas przetestować nasze auta w warunkach domowych. Spójrzcie, jak tutaj świetnie sobie radzą. Ja je puszczę samodzielnie i uwaga, uwaga, jak pojedzie pierwszy? 3, 2, 1, wuuu! Poradził sobie świetnie. Teraz czas na pizzę. 3, 2, 1 i go! Kochani, nasze auta radzą sobie świetnie w każdych warunkach. Nawet biedny Karmelek się ich przestraszył, bo są prawie tak duże jak on. Zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka, w którym mieliśmy okazję poznać Monster Truck i Hot Wheels, czyli dwa świetne auta, które radzą sobie naprawdę w ekstremalnych warunkach. Teraz Wasza rola jest taka, żeby dać znać, który z nich podobał Wam się bardziej. Ja zdecydowanie wybieram ten z pizzą, a wiecie dlaczego? Bo lubię pizzę. Słuchajcie, kochani, czekam na kciukasy w górę. Dawajcie znać, czy podobają Wam się Hot Wheelsy, Monster Trucki. Oczywiście czekam też na kolejne pomysły na odcinki. Jak chcecie, żeby pojawiła się jakaś seria, która już była, bądź też macie jakieś nowe pomysły, to koniecznie dajcie znać. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia i buziaki, moje kochane robaki. Do zobaczenia, pa, pa!